Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, sympatyków, subskrybentów. Kolejny odcinek techniczny, także o silniku Forda Diesla, tym razem 1.8 TDCi DuraTorque. Znany silnik oferowany w dużej ilości modeli tej marki. Także zaczynajmy. Silnik oznaczony symbolem DLD-418 wszedł do produkcji. Jego kariera zaczęła się tak naprawdę w 2001 roku. Do 2012 roku silnik był oferowany w tych modelach. Moc tego silnika była różna w zależności od modelu, w którym występował. Od 90 koni poprzez 100 konną wersję, aż po 110 koni, 115 koni, aż po najmocniejszą 125-konną. Najmocniejsza wersja była oferowana dopiero od 2006 roku. Jest to wersja po modernizacji, ale może na początek omówię te wersje, które weszły w pierwszej kolejności. Czyli jego historia tego silnika zaczęła się w 2001 roku, tak jak powiedziałem, wariant 100-115-konny, bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail, wtryskiwacze Delphi. Później od 2004 roku piezoelektryczne Siemensa, 8 zaworów, turbosprężarka ze zmienną geometrią, koło dwumasowe, brak filtra cząstek stałych. Najczęściej trzeba zwrócić w tym modelu z początkowych lat produkcji na koło dwumasowe oraz rozrząd. Maksymalnie co 150 tysięcy kilometrów powinien być wymieniany. Co do zalet, na pewno dosyć niskie koszty eksploatacji, dosyć tanie części, brak filtra cząstek stałych, dosyć rozwinięta infrastruktura warsztatowa, serwisowa, regeneracyjna tych silników, także powoduje to, że te silniki są dosyć tanie w naprawach, powiedzmy, względem innych silników diesla, no i dosyć dużo warsztatów sobie z nimi radzi. Co do samego silnika, był oferowany w takich autach jak Ford Focus, Ford C-Max, Ford Tourneo. Najmocniejsze wersje były także oferowane w Fordzie S-Maxie, Fordzie Galaxy oraz, tak jak powiedziałem, w Fordzie Mondeo MK4. Te silniki różnią się budową, przede wszystkim wtryskiwaczami. Wersja od 2006 roku miała 2004, chociaż tu różne źródła różnie podają, miały wtryskiwacze Siemensa. Także tutaj jest na pewno zaletą to, że te wtryskiwacze są mniej zawodne, powiedzmy, dosyć dobre rozpylenie paliwa powoduje to, że są one dosyć mało usterkowe. Aczkolwiek te auta, już musimy sobie zdać sprawę, że mają dosyć duże przebiegi, nawet powyżej 300-400 tysięcy kilometrów. Także tutaj nieodzowne będą na pewno naprawy. Wymiana osprzętu silnika, regeneracja, jeżeli jest możliwa, na pewno w przypadku wtryskiwaczy Siemensa niestety ta regeneracja jest dosyć kosztowna, a czasami nawet nie jest możliwa do przeprowadzenia ze względu na brak części czy brak dostępności tych części. Co do turbosprężarki, tutaj zmienna geometria turbosprężarki powoduje to, że silnik dosyć dynamicznie przyspiesza z niskich obrotów, także tutaj nie powinniśmy mieć z tym problemów. Wymiana oleju w silniku co 20 tysięcy km lub co roku. Pasek rozrządu co 160, co 150 tysięcy km, to różne źródła podają też różnie. Co do samych zalet tego silnika, tak jak powiedziałem, jest to silnik
dosyć trwała jednostka, nie mająca zbytnio jakichś tam problemów takich typowych, dosyć niskie spalanie, brak filtra cząstek stałych, to co powiedziałem, czyli niskie koszty części, cen serwisu na tle powiedzmy konkurencji. Co do wad, no tutaj ta konstrukcja przez te lata, były oczywiście ta modernizacja w 2004-2006 roku, polegająca na wymianie tych wtryskiwaczy powiedzmy na Siemensa. Silnik jest także dosyć głośny na tle powiedzmy już następców, powiedzmy, które silniki weszły w późniejszych latach. No i zdarzają się niestety także dosyć częste problemy z kołem dwumasowym. Także tutaj silnik ma sporo zalet, ale też takich mankamentów powiedzmy, które przy większych przebiegach na pewno się ujawnią. Co do samego koła dwumasowego, to co powiedziałem, tutaj nawet zużycie może nastąpić w okolicach 100-150 tysięcy kilometrów. Także musimy zwrócić na to uwagę, kupując używany taki samochód. Także później już w następnych latach silnik był oferowany do 2012 roku. Później już weszły następca tego silnika, czyli zmodernizowane wersje silnika 2.0 TDCi oraz ten silnik, który był omawiany w poprzednim odcinku, czyli 1.5 TDCi. Tutaj w zależności od modelu, od wagi samochodu, każdy mógł wybrać silnik odpowiedni do swojej nogi czy osiągów, które potrzebujemy. Także tak to wygląda. Na pewno silnik był oferowany w dużej ilości egzemplarzy. Jest sporo części zamiennych na rynku. Także każdy znajdzie model na pewno odpowiedni dla siebie. No i właściwie to by było na tyle odnośnie silnika 1.8 TDCi Forda. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów, sympatyków. Do następnego odcinka.